czytam na okrągło Fernando Pessoa. Nie mogę być ani niczym, ani wszystkim. Jestem pomostem pomiędzy tym, czego nie mam i tym, czego nie chcę. To jest Fernando Pessoa. Teraz ja. Tak powinno się zaczynać. Na nieobecnej linii pośród milczenia. Odczuwam ciszę, która trwała wcześniej. Widzę puste litery. Od pewnego czasu prześladuje mnie obraz domu z czarnymi oknami. W domu tym nie ma drzwi. Okna wypełnia czarna materia, która faluje pod wpływem ciemnego powietrza. Tekstu jeszcze nie ma. Wyłania się pomiędzy cegłami spod starych gazet zardzewiałego żelastwa. Nie umiem tego wytłumaczyć. Myślę o połączeniu rzeczy z abstrakcją. Słowie, które staje się ciałem, o ciele, które zamienia się w słowo. Jestem w tym momencie lepszy od Boga. On na to nie wpadł. I drugi fragment, to jest, mówię, to jest taka sama książka jak ta, jest ich kilkaset. Fragmenty żyją własnym życiem. Mogę jednak robić z nimi to, co zechcę. Są bowiem uległe, jak stare kobiety, jak demony, które straciły swoją moc. Czułam ciężar każdej litery. Jestem napiętnowany jej brzmieniem. Nie wiem, że zawsze się ze mną zgodzi i powieli w nieskończoności mojego serca. Wszystko będzie wtedy możliwe. Tak będziemy trwali przez cały święty rok. Pomogą nam dobrzy ludzie, jak zawsze kierunek czyjejś ręki, drobiny kurzu skażą nam drogę. Później podziękujemy widowni. Rozpocznie się najpiękniejsze stulecie pogody ducha i świąt naszego nowego świata. Poezja zgodzi się na wszystko. Naczynia ulegną zagładzie. Tak widzę kolejną przypowieść, której nie będziemy mogli powtórzyć. Mały Napoleon wygra z nami nowe bitwy. Nikt nie zauważy pęknień za horyzontem nieba. Wystarczy ukryć się na pustyni i zasnąć, a tajemnice ulegną wyjaśnieniu. I tak dalej, i tak dalej. Takie są te teksty. I tym może jakby zakończę, bo jeszcze jest duch pani Salomei.